Ci, którzy pamiętają mój materiał poświęcony zdawaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy, pamiętają, że radziłem w nim, w materiale, nie w egzaminie, aby starać się wybierać kursy weekendowe. Zdania nie zmieniłem. Powtórzę jeszcze raz. Żaden kurs nie przygotowuje kursanta do opanowania umiejętności jazdy samochodem. Żaden kurs nie gwarantuje też zdawalności, tym bardziej nie ułatwi tego nudne wałkowanie teorii. Takie hasła jak ucz się z nami, to się nie pos... ucz się z nami, to zdamy. Przepraszam, pomyliłem się. Należy włożyć między bajki. Jedyna życiowa prawda płynąca z samego kursu to taka, że krócej oznacza lepiej. Kurs to tylko formalność, jaka zgodnie z polskim prawem musi być przeprowadzona. Moim zdaniem chodzi o to, aby było to zrobione maksymalnie krótko i bezboleśnie. I temu służą kursy weekendowe. Nim zaczną Was boleć plecy od niewygodnych krzesełek w sali wykładowej, warto się zastanowić, czy naprawdę chcecie spędzić w takim miejscu tyle dni. Moim zdaniem nie warto się zastanawiać i szukanie oferty szkół nauki jazdy zawęzić do tych, które proponują tak zwane weekendowe kursy nauki jazdy. Oczywiście czym innym są jazdy samochodem i tutaj uważam, że na tych ostatnich nie należy oszczędzać. Warto wykupić ich sobie więcej, a na dodatkową porcję takich jazd, na co zwróciło uwagę kilku odbiorców mojego poprzedniego filmu, warto zdecydować się przed samym egzaminem. Pozytywne wrażenie z jazdy samochodem, jaka miała miejsce na 2-3 godziny przed egzaminem, działa jak najlepszy talizman. To naprawdę pomaga. Czy warto mieć blisko swoją szkołę nauki jazdy? I tak, i nie. Z jednej strony, niezależnie od tego, czy pracujemy, czy się uczymy, nie chce nam się pokonywać kilometrów komunikacją miejską. Lepiej to zrobić na piechotę. Z drugiej strony, jeśli już znajdziemy dobrą szkołę daleko, a byle jaką blisko, to uwierzcie mi, lepiej zainwestować w bilecik i przejechać się te kilkadziesiąt minut. Pierwszy błąd, jaki popełniają kandydaci na kursantów, to ten, że wierzą w głośne reklamy szkoły na temat rzekomej zdawalności egzaminu po odbyciu tego wyjątkowego kursu. Drugi błąd to zawężenie terenu poszukiwań szkoły do najbliższej okolicy. Nie zawsze blisko oznacza dobrze, tak samo jak nie zawsze drożej oznacza lepiej. O tym, że internet jest źródłem informacji na temat danego miejsca, nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać. Większość z Was, kandydatów na kierowców, będzie rozpoczynać swoje poszukiwania idealnej szkoły właśnie od Google'a. Warto pamiętać jednak o tym, że nie wszystko, co na temat danej szkoły znajdziemy w internecie, jest prawdą. Dlaczego? To proste. Tak samo jak szkoła może sobie robić szkolny PR, zasypując swoją stronę i nie tylko pozytywnymi opiniami na swój temat, tak samo jakiś niezadowolony ekskursant może się wściec na negatywny wynik egzaminu i mimo, że wina za oblanie prawka absolutnie nie leżała po stronie szkoły, po prostu całą winę zwala właśnie na nią. Inteligentne czytanie komentarzy i opinii na temat szkoły przydaje się oczywiście w innych sytuacjach. Na przykład, kiedy chce się wybrać świetny lokal na imprezę lub wtedy, gdy zamierzamy pod koniec sezonu jechać po raz pierwszy do Mielna i nie wiemy, czy na danym polu namiotowym są jeszcze drzwi do toalet, czy może już ich nie ma. Wierzę, że większość z Was posiada te umiejętności uważnego szukania i, co ważne, przesiewania informacji, jednak z youtuberskiego obowiązku wspomnę o tym, na co warto zwrócić uwagę w komentarzach o szkole nauki jazdy. Numer 1 to opinie na temat instruktorów zajmujących się praktyczną stroną szkolenia. Tutaj interesuje nas wszystko, od kultury osobistej poprzez sposób, w jaki realizowany jest program szkoleniowy. Jeżeli w kilku opiniach pojawia się informacja, że szkoła oszczędza na paliwie i większą część czasu kursant siedzi bezczynnie w samochodzie, a pan instruktor załatwia na zewnątrz swoje prywatne sprawy lub skupia się na tankowaniu i rozmowach z personelem stacji, dajcie sobie spokój z taką szkołą. Numer 2 to stan techniczny samochodów, a także ich rodzaj. Warto polować w taką markę auta, jaka obecnie święci swoje triumfy w danym wardzie, czyli jest autem egzaminacyjnym. Numer 3, na którym warto się skupić, to moim zdaniem otwartość szkoły na różne terminy jazd. Pamiętajmy, że możemy nie mieć czasu od poniedziałku do piątku, tak samo jak szkoła, dysponując małą liczbą aut i kursantów, może nie być w stanie zapewnić nam zawsze dodatkowych jazd doszkalających, na przykład przed samym egzaminem. Mimo że żyjemy w XXI wieku i większość rzeczy, jakie załatwiamy w danym miejscu, chcielibyśmy załatwić za jednym zamachem, to nie zawsze jest to możliwe. Warto sprawdzić, czy dana szkoła nauki jazdy załatwia na miejscu badania lekarskie w trakcie kursu teoretycznego lub zaraz po nim. Chodzi o to, aby samo badanie miało miejsce w tym samym budynku bez konieczności biegania do jakiejś przychodni. No i najważniejsze,
czy cena kursu zawiera w sobie opłatę za takie badanie, czy musimy przygotować się na taką dodatkową ewentualność. Druga sprawa to dokumenty, jakie będą nam potrzebne po zakończeniu kursu. Dowiedzmy się na początku, czy szkoła wszystko załatwia od A do Z, czy musimy z czymś jeszcze gdzieś biegać, coś załatwiać i tak dalej. Warto też zadbać o to, aby szkoła przy przygotowaniu na kurs wypisała nam fakturę lub rachunek z dokładnym rozpisaniem, za co zapłaciliśmy pieniądze. Pamiętajmy, że nie ma nic bardziej stresującego przed egzaminem niż dodatkowe nakładanie na siebie nowych, zupełnie niespodziewanych obowiązków i wydatków. Mimo, że internet się przydaje, to tak naprawdę nic nie zastąpi udania się do szkoły, osobistego udania się do szkoły. Obejrzenie w jakim miejscu dana szkoła się znajduje, czy pani przyjmująca zapisy jest miła i tak dalej, od razu uprzedzam, samo miejsce, czy też otoczenie szkoły nie ma wielkiego znaczenia. Moja szkoła znajdowała się w piwnicy małego budynku mieszkalnego, jakiś blok po prostu malutki na jednym z poznańskich osiedli, a tak naprawdę nie mam nic tej szkole do zarzucenia. Pamiętajmy, że taka działalność edukacyjna, jaką prowadzi szkoła, to po prostu pieniądze. Czyjeś pieniądze wydane na prywatny biznes, jaki chciałoby się utrzymać. Jeżeli jesteśmy gotowi wydać parę stówek więcej na kurs weekendowy, to wymagajmy profesjonalizmu ze strony szkolących. Ale nie czepiajmy się jakości farby olejnej w sali wykładowej czy niewygodnych plastikowych krzesełek. Z punktu widzenia sukcesu, jaki odniesiemy na egzaminie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.